Powiększył wam się dom? Tak. Jest pani zadowolona z tego? Podoba się? Tak, bardzo jestem zadowolona. Jest dużo miejsca i jest dużo lepiej niż w starym budynku. No i no ogólnie mi się podoba, bardzo fajnie jest. Czyli atmosfera jest bardzo miła tutaj, tak? Tak, tak. Dobrze się czujecie. Tak. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Może jeszcze by pani coś chciała od siebie powiedzieć? Pozdrowić kogoś? Pozdrawiam moich rodziców. Bardzo mocno. A gdzie mieszkają? Tutaj na 30-leciu? Czy... W Otwęcie na dole. Aha, dziękuję. W Biedronki. Pani dyrektor, no wreszcie oddany budynek do użytku. No wreszcie, co prawda dosyć szybko został wybudowany i sprawnie, bo zaledwie rok czasu i już jest. Półtorej roku, tak. Rozpoczęliśmy budowę w ubiegłym roku we wrześniu. W tym roku w lipcu zakończyliśmy. Także tak, w miarę sprawnie. Cieszę się bardzo, że dziś nastąpiło to uroczyste otwarcie i nie mogę się już doczekać pracy w tym nowym budynku. Także... Słyszałem, że o 17 właśnie pierwsi użytkownicy już będą mieli okazję z tego budynku skorzystać. To znaczy użytkownicy? No nie do końca. Tutaj po... Jakaś impreza się. Tak, dzisiaj o 17 godzinie zaprosiliśmy naszych uczestników wraz z rodzinami, opiekunami, prawnymi, osobami towarzyszącymi. Na uroczyste otwarcie tego budynku będziemy się mogli pochwalić właśnie tym naszym osiągnięciem. No, proszę przypomnieć telewizorom, kto dał pieniądze na to? Środki finansowe na budowę pozyskaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. One oczywiście zostały przekazane nam tutaj bezpośrednio przez Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki, przez Wydział Polityki Społecznej, który jest naszą jednostką nadrzędną. I całość właśnie została sfinansowana z tych środków. A miasto miało jakiś udział w tym? Pan, nasze miasto, nasza gmina? Finansowego udziału nie. Mentalny wsparcie jak najbardziej. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Łukaszu, tak? Pan będzie korzystał z tego obiektu? Tak, oczywiście będę korzystał z tego obiektu. I co? Podoba się panu? Jest bardzo piękny. Wnętrze, jak widać, wykonane perfekcyjnie. Do tego osprzętowanie, które nam naprawdę pomoże się rozwinąć skrzydła. Mam nadzieję, że będziemy coraz lepiej pracować przez większość lat. Może pan się przedstawić? Ja nazywam się Szewczuk Łukasz, mieszkam w Krapkowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, wspaniały obiekt kolejny do użytku mieszkańców i tych właśnie trochę słabszych naszych mieszkańców, którzy wymagają naszej wspólnej opieki. Pewnie wielka satysfakcja, że uczestniczył pan przy oddaniu tego obiektu. Tak, oczywiście wielka satysfakcja i radość, że to, co tak wspólnie z panią dyrektor już od kilku lat planowaliśmy, wreszcie udało się zrealizować. Tutaj wielkie podziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili, poczynając od Ministerstwa Polityki Społecznej, czyli donatora, z którego budżetu pochodziły te środki, poprzez wojewodę, wszystkich pracowników Wydziału Polityki Społecznej, poprzez projektantów, wykonawców, osoby nadzorujące, aż do pani dyrektor i całego zespołu, bo to ich determinacja spowodowała, że ten obiekt mógł powstać, a on powstał, tak tu było powiedziane, dla tych słabszych, dla tych, którzy potrzebują pomocy, opieki, którzy ale chcą razem działać, chcą dawać sobie też wzajemnie radość i którzy są wdzięczni za to, że mogą się spotykać. Mam nadzieję, że te mury, które no dzisiaj przepięknie wyglądają, będą miały nowe życie. Tutaj pracownicy już mają plany zajęć, rehabilitacji zarówno fizycznej, jak i ruchowej, nowe działalności artystyczne. No, coś pięknego. 60 osób znajdzie tutaj opiekę z gminy Krapkowice, ale nie tylko, bo mamy także osoby z gmin sąsiednich. Także cieszę się bardzo, jestem dumny, że to udało się zrealizować do końca. No i będziemy działali dalej, tak aby te osoby wymagające wsparcia zawsze je miały w gminie Krapkowice. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czyli koło 20 lat pani uczęszcza już tutaj do środowiska domu i jest bardzo przyjemnie i wesoło. I nawet dzisiaj pani na otwarcie występowała, coś pani śpiewała, czy mówiła, tak? Śpiewałam.
No a co to było takiego? Jaka piosenka? Mogę zaśpiewać kawałek. Bardzo proszę. Ostatni oddech słońca przynosi wiatr. Pod złotą łunę, pod świata płonący dach. Znad rzeki wspomnień obraz unosi się. Dom twój daleki, zgubiony dawno gdzieś. Z dala od bliskich tak nagle rzucił los. W gwarze tajemnic brzmi nowy, nieznany głos. Znad rzeki wspomnień obłok unosi się. Dom twój daleki, zgubiony dawno gdzieś. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie. Ono rozproszy złej nocy cienie. Niechaj nadziei skrzydła białe z powrotem niosą cię jak ptak. No nie trzeba nam muzyki, tak ślicznie pani zaśpiewała. Bardzo mi było miło z panią rozmawiać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.